cenzor pism Jana Pawła II w procesie beatyfikacyjnym? Przy okazji. W komisji historycznej. Nie, tak. A to jest Serafikum, nie? To papieski wydział to tak, tak. Tak, dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy naszą konferencję związaną z premierą książki Dziedzictwo papieża Franciszka. Jest mi niezmiernie miło, że mogę poprowadzić to spotkanie z uwagi na to, że po pierwsze jest to właśnie wyjątkowe spotkanie, w wyjątkowym czasie się odbywa i jest rzeczywiście wyjątkowa książka. Jesteśmy niemalże w przeddzień 10. rocznicy wyboru papieża Franciszka. I ukazuje się książka, która jest, jak powiedziałam, wyjątkowa z uwagi na to, że takiej książki jeszcze na rynku w Polsce nie ma, jest pierwsza, a nie wiem, czy w ogóle jest też taka książka na świecie, dlatego że otrzymujemy do ręki komentarze do najważniejszych dokumentów, jakie ukazały się właśnie w czasie pontyfikatu papieża Franciszka. Są to 3 encykliki, 5 adhortacji i 3 listy apostolskie. A autorem tychże komentarzy jest obecny tutaj oczywiście ksiądz ojciec Zdzisław Kijas, franciszkanin konwentualny, z którym rozmawiał ojciec, nie franciszkanin, ale redemptorysta Piotr Koźlak. Ja muszę kilka zdań oczywiście powiedzieć o autorze, chociaż jest on wszystkim doskonale znany. Ksiądz profesor Zdzisław Kijas jest przede wszystkim teologiem, profesorem teologii, jest wykładowcą, nauczycielem akademickim w uniwersyteckim, na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Był niegdyś rektorem Wydziału Papieskiego Wydziału tak Teologicznego Serafikum w Rzymie. Od wielu, wielu lat pracuje w Rzymie, był i jest pewnie, był postulatorem i relatorem wielu procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Mieliśmy okazję pracować razem przy procesie beatyfikacyjnym kardynała Wyszyńskiego. W tej chwili ksiądz profesor jest postulatorem generalnym Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. I przy okazji może też powiem jako ciekawostkę w kontekście też obecnych wydarzeń. Ksiądz profesor był cenzorem pism teologicznych Jana Pawła II w procesie beatyfikacyjnym papieża Polaka. Proszę Państwa, proponuję teraz, jeszcze dla porządku, nie ma z nami ojca Piotra Koźlaka, który jest w Danii, dlatego nie może uczestniczyć. Ojciec Koźlak jest współautorem w tym sensie, że prowadził tęże rozmowę. Ja proponuję teraz taki tryb naszego spotkania. Poproszę naszych gości o zdanie, a później jeszcze autora, oczywiście autora książki na koniec. Jest z nami, przywitam, ksiądz, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski i jezuita, co warto podkreślić, Leszek Gęsiak. Szczęść Boże. Szczęść Boże, słyszymy się. Jest z nami ojciec Marek Kotyński, wicedyrektor wydawnictwa redemptorystów Homo Dei, które jest, nie powiedziałam, które jest współwydawcą tejże książki i właśnie współwydawca drugiej książki, czyli Franciszkańskie Wydawnictwo Bratni Zew. Jest z nami dyrektor tegoż wydawnictwa, ojciec Andrzej Zając. Jest mi bardzo miło. Zaczniemy w takim razie, proponuję od właśnie ojca Marka Kotyńskiego, aby zechciał nam krótko przedstawić po prostu tęże pozycję, tę książkę. Jest mi bardzo miło znaleźć się wśród Państwa i opowiedzieć troszkę o książce Dziedzictwo papieża Franciszka. Usprawiedliwię mojego współbrata, który jest dyrektorem wydawnictwa Homo Dei, który w tej chwili rozpoczyna właśnie dzisiaj misję dla Kopenhagi w 3 językach, znaczy w 3 redemptorystów, którzy tam się udzielają i niestety nie mógł być na tym dzisiejszym spotkaniu, choć żałował. Cóż powiem o tej książce? Jest to książka, która podsumowuje w jaki sposób dorobek papieża Franciszka. Łatwo ulec, bym powiedział, różnego rodzaju spojrzeniom, statystykom. Zresztą mówił o tym we wstępie sekretarz Episkopatu Polski. Łatwo
ulec po prostu takiemu bardzo powierzchownemu spojrzeniu na papieża Franciszka. Ono bardzo często, tak jak wszystko dzisiaj, jest zabarwione politycznie. Natomiast ta książka zajmuje się dokumentami papieskimi. I te dokumenty tak naprawdę pozwalają odczytać drogę, czy powiedzmy pewien charakter tego pontyfikatu. Dlaczego dokumenty? Dlatego, że przede wszystkim papież jest obrońcą depozytu wiary, a jeśli jest prawdziwym obrońcą, to również i głosicielem tego depozytu, czyli głosicielem Ewangelii. I to jest jego najważniejsza rola, dużo ważniejsza niż rola polityczna, dużo ważniejsza niż wszelkie inne role, niż nawet samo zarządzanie Kościołem. Dlatego, że to jest jego podstawowe powołanie. I dlatego oba wydawnictwa jakby zauważyły, że dobrze byłoby się skupić i podsumować dokumenty, a jest ich tutaj 10 najważniejszych, które w jakiś sposób charakteryzują myśl papieża Franciszka. Oczywiście pierwszy dokument, pierwsza encyklika Lumen Fidei jest napisana wspólnie z Benedyktem XVI i pewnie jego rola była tam dosyć znacząca, ale wszystkie pozostałe dokumenty rzeczywiście pozwalają zrozumieć papieża Franciszka, żeby właśnie nie ulegać tym interpretacjom, które no, są zawsze podatne na wszelkiego rodzaju uprzedzenia albo z kolei niezasłużone aplauzy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Co mogę powiedzieć, że nie jest to książka dogmatyczna, to jest po prostu wywiad i myślę, że to jest ogromny plus tej naszej pozycji, którą udało się wydać. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często właśnie komentarze do poszczególnych dokumentów, które się ukazują, było tak bardzo często, zdarzało się to z Janem Pawłem II, one są po prostu jakby no, przetworzeniem myśli, opowiadaniem o tym, co już sam dokument mówi. Natomiast ta książka, ze względu na to, że ma taką lekką formę, a zatem nadaje się do takiego no, czytania przez, nazwijmy to, przeciętnie zainteresowanego teologią czy życiem papieskim człowieka, czytelnika, ona staje się, jakby udostępnia tę doktrynę, którą papież głosi, a jest to doktryna oczywiście Kościoła i skomentowana przez teologa, prawda? I to teologa takiego, który, no, jak słyszeliśmy tutaj we wstępie, dbał o to, żeby wydać czy zaopiniować dorobek Jana Pawła II. To, że jest to wywiad, ułatwia czytanie. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że są to słowa bardziej spontaniczne, bo ten wywiad był nagrany, potem oczywiście tworzony, jeszcze dokomponowywano takie czy inne elementy, ale rozmowa ta sprawia, że te dokumenty, ta książka nie tłumaczy, albo powiedziałbym, nie powtarza tez, które znajdują się w dokumentach papieża Franciszka, ale pokazuje je w pewnym kontekście. A ten kontekst jest bardzo istotny, zwłaszcza, że po 10 latach ten kontekst, jak wiadomo, się trochę zmienia. To nie jest tak, że 10 lat to jest tak, jakbyśmy rozpoczynali. Świat się bardzo zmienił. Świadomość, również w chrześcijaństwie, ale świadomość społeczna, i to mówię tutaj o społeczeństwie światowym, jest jak najbardziej, różni się już od tego. Po 10 latach odczytywać Lumen Fidei, czy jakąkolwiek inną, powiedzmy, encyklikę, czy dokument, adhortację papieską, to daje pewną perspektywę. I z dzisiejszego punktu widzenia ta interpretacja jest ciekawsza. My zrozumiemy wagę tego, być może, że za 20 czy 100 lat ktoś jeszcze inaczej będzie mógł na to popatrzeć. Co jest takiego ciekawego, że te dokumenty dosyć, te wypowiedzi księdza ojca Kijasa, one dotykają najważniejszych rzeczy, a zatem nie skupiamy się na teologicznych szczegółach, które oczywiście są ważne, ale są w dokumentach i są w innych opracowaniach. Natomiast tutaj one obejmują czy to przestrzeń kulturową, czy też przestrzeń taką, bym powiedział, społeczną, a także w jakimś sensie polityczną. W każdym razie dotyczy ta książka doktryny kościelnej, a zatem również patrzenia Kościoła i odpowiadania na dzisiejsze czasy.
I może to jest ostatni taki element, który, żeby tutaj nie za dużo rozmawiać i omówić, element, który moim zdaniem jest szczególnie cenny, że właśnie ten kontekst jest realizowany przez to, że mówimy o problemach. Ta książka ujmuje problemy, tak jak one dzisiaj wybrzmiewają, czy czujemy je, a nie mówi o, po prostu nie komentuje krok po kroku wszystkich dokumentów. Czyli ujęcie jest problematyczne. I to są takie problemy, które no dzisiaj w człowieka żyjącego w XXI wieku, a dokładnie w 2023 roku, w jakiś sposób dotykają i stawiają różne znaki zapytania. I ta książka próbuje na to odpowiadać. Nie tylko w dziedzinie teologii, ale również w dziedzinie kultury współczesnej. Również ma nie tylko, nie jest pean na cześć Franciszka i jego dokumentów, choć pokazuje walor ich i główne przesłanie, ale ma też wielokrotnie, można zobaczyć to w tej książce, pewne krytyczne spojrzenie, które dla teologa, dla człowieka myślącego nie może być obce, bo inaczej ta książka byłaby po prostu taką laurką czy panegirykiem, który nic nie wnosi specjalnego. Dlatego serdecznie polecam tę książkę, pięknie wydaną, tak mi się przynajmniej wydaje. No i na okładce jest święty Piotr z kluczem, to znaczy, że jest to interpretacja słów doktryny papieża, a nie po prostu jakiegoś teologa czy dziennikarza. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu dyrektorowi. Teraz poproszę księdza dyrektora Bratniego Zębu, księdza Andrzeja Zająca. Pięknie wydana książka, potężna publikacja. Rozumiem, że to między innymi był powód, że zdecydowaliście się państwo jako dwa wydawnictwa wydać wspólnie to dzieło, ale chcę zapytać jeszcze księdza o to, jakie miejsce ta pozycja zajmuje wśród wielu książek, które przecież ojciec Kijas wydaje w wydawnictwie Franciszkanów. Jaką właśnie pozycję, jakie miejsce? To miejsce na pewno szczególne, dlatego że rzecz dotyczy samego papieża. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę tutaj na taki prosty fakt, że Franciszkanie wręcz w sposób organiczny są zawsze u boku Ojca Świętego, każdorazowego. Dlatego że święty Franciszek w regule bardzo jasno zapisał, że przyrzeka posłuszeństwo i uszanowanie papieżowi Honoriuszowi oraz jego następcom, i inni bracia są zobowiązani do tego samego posłuszeństwa i uszanowania. I chyba to uszanowanie należałoby w taki bardzo prosty sposób rozumieć, że jak się kogoś szanuje, to się go słucha, znaczy słucha tego, co mówi. No i my staramy się słuchać i widzimy, że ojciec profesor Kijas z niezwykłą uwagą słuchał i słucha papieża Franciszka, skoro potrafi wyłożyć te treści istotne dla niego właśnie w taki przystępny też, a jednocześnie głęboki sposób. Myślę, że też jest warto zwrócić uwagę właśnie na to, że ta książka została wydana właśnie w duchu papieża Franciszka, to znaczy we współpracy. Papież bardzo mocno podkreśla wagę właśnie współpracy, jakiegoś wspólnego działania. No i tak się też stało, że redemptoryści i franciszkanie właśnie przygotowali takie oto dzieło. Do posłuszeństwa i uszanowania papieża każdorazowo są szczególnie jezuici predestynowani i powołani. Cieszę się, że jest z nami ksiądz rzecznik. Księże, ojciec pracował w Watykanie, kiedy kardynał Bergoglio został wybrany na papieża. Od tego czasu oczywiście obserwuje pewnie na bieżąco i dokładnie działalność i bieg tego pontyfikatu. I ja chciałabym zapytać, jakie elementy w tym pontyfikacie papieża Franciszka można wskazać jako kluczowe, które stanowią jednocześnie osnowę tychże komentowanych dokumentów tej publikacji. Tak, rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, miałem tę okazję te pierwsze lata pontyfikatu spędzić w Rzymie i komentować to, co Ojciec Święty robi, co zresztą było wielką radością.
I tym bardziej cieszę się z powstania tej książki napisanej właśnie przez ojca profesora Kijasa, z tego względu, że to dzisiaj tu nie padło, ale jest to myślę ważne, u początku tej drogi papieża Franciszka także ojciec Kijas napisał bardzo dobrą książkę Papież Franciszek, Nasze marzenie o Kościele, wydanym w wydawnictwie WAM, która była takim otwarciem na pewno nie wiadomo. Wiedzieliśmy, że przychodzi nowy papież, przychodzi nowe widzenie Kościoła, ponieważ każdy ojciec święty, chociaż idzie jedną drogą Ewangelii i Kościół prowadzi, to jednak wnosi swoje własne akcenty do tego urzędu piotrowego. No i wtedy tym znakiem nadziei wszyscy czekali na jakieś zmiany, nikt nie wiedział, w jaki sposób one pójdą. Ojciec Zdzisław właśnie taką profetyczną książkę próbował napisać, zresztą świetnie przygotowaną. I myślę, że teraz tym dziełem wieńczy te 10 lat obserwacji tego, co się rzeczywiście stało. Patrząc z perspektywy współbrata, mogę powiedzieć, że wiedzieliśmy o kardynale Bergoglio bardzo dużo. Ja przynajmniej wiedziałem o kardynale Bergoglio bardzo dużo, zanim papieżem został. I myślę, że te najważniejsze elementy, które funkcjonowały w przestrzeni jezuickiej, one także zostały w tej chwili przeniesione na sposób sprawowania urzędu i główne akcenty, o które właśnie pani redaktor pytała. Idąc po linii tej kwestii poruszonej, wydaje mi się, że takich elementów charakterystycznych, które zresztą ojciec Zdzisław fantastycznie komentuje jako znawca, jako teolog, jako ekolog, jako ktoś, kto śledzi ten pontyfikat. Oczywiście tych wątków jest dużo, ale wydaje mi się, że są trzy takie elementy, które ja przynajmniej podkreśliłbym, które są bardzo mocno wyrażone w tych dokumentach i które oddają istotę tego pontyfikatu. Pierwszy aspekt to podkreślenie Kościoła ubogiego i pomagającego. To, o czym mówił ksiądz dyrektor na początku, że tak naprawdę ten kontekst się zmienia, Kościoła zmienił się przez 10 lat, to jednak ten rys pontyfikatu, który praktycznie jest obecny od samego początku, od chwili, kiedy Franciszek rozpoczyna swoją posługę, pierwsze jego kazania i jego wypowiedzi publiczne, one kierują się zawsze do osób ubogich, osób zmarginalizowanych, w sposób szczególny uchodźców, w sposób szczególny osoby, które nie mogą sobie radzić z życiem. To na przykład, że zostaje w sposób szczególny w czasie tego pontyfikatu dowartościowany urząd sprawowany w tej chwili przez kardynała Konrada Krajewskiego, ten urząd, który zajmuje się pomaganiem, liczne inicjatywy w Rzymie i na całym świecie podejmowane zgodnie z wolą Ojca Świętego, myślę, że one podkreślają tę wielką troskę i to, że rzeczywiście człowiek ubogi, człowiek zmarginalizowany, człowiek odrzucony dla papieża Franciszka jest tym ważnym punktem odniesienia. A stąd widzimy te główne dokumenty, które wprost mówią o miłosierdziu, a więc o pomaganiu tym, którzy są odrzuceni, zmarginalizowani, osamotnieni, pokazując, że powołanie Kościoła to jest właśnie troska o tych ludzi. A więc, przepraszam, ten wymiar Kościoła ubogiego i Kościoła miłosiernego, pomagającego. To jest taka pierwsza rzecz, którą widziałbym. Drugi taki element, który wydaje mi się elementem kluczowym, gdzie również tutaj ojciec Kijas jest znakomitym znawcą i fantastycznie to komentuje, zresztą jako autor także brewiarza, ekologa, to jest wymiar Kościoła, który troszczy się o środowisko naturalne, troszczy się o naturę. Ten wymiar również w pontyfikacie Franciszka jest bardzo mocno wyraźny. Franciszek chce powiedzieć, że nie może być mowy o miłości braterskiej, o miłości Kościoła, jeśli nie będziemy dbali o to, co od Boga dostaliśmy w posiadanie. A więc człowiek dostał ziemię w posiadanie nie po to, żeby ją zniszczyć,
mają czynić sobie poddaną, ale mają także chronić, mają także w jakiś sposób zabezpieczać. I to podkreślane bardzo często przez Franciszka, to wzięcie odpowiedzialności za świat, czego oczywiście Laudato Si jest takim uwieńczeniem, ukoronowaniem tego wołania o ochronę stworzenia, ochronę tego wszystkiego, co od Boga dostaliśmy, wydaje mi się, jest takim bardzo drugim, bardzo ważnym rysem, który w tych dokumentach przedstawionych w publikacji bardzo mocno się uwydatnia. I w końcu trzeci wątek, który według mnie, oczywiście mówię, tych wątków jest wiele, ale trzeci, który wydaje mi się również jest niezwykle ważny, którego zwieńczeniem jest tekst Fratelli Tutti, to oczywiście element braterstwa. Zauważmy, jak bardzo często papież podkreśla swój sprzeciw wobec przemocy, jak bardzo często woła i nawołuje o pokój, nie chcąc jeszcze bardziej eskalować istniejących już konfliktów. Czasem jest to działanie przez niektórych uważane za polemiczne, za może nie do końca właściwe, natomiast sądzę, że Franciszek ma w tym swoją logikę. Jego świat pokoju, który między innymi bardzo jasno widać w tym we Fratelli Tutti, to jest właśnie świat sprzeciwu wobec przemocy, ale taki świat trochę idealny, by nie rzec idealistyczny. Świat, który bardzo trudno jest tak naprawdę zrealizować, wiedząc, jak codzienność podporządkowana jest lokalnym interesom, różnego rodzaju grupom społecznym, grupom nacisku, które mają swoje interesy, ale Franciszek mówi nie. My musimy zrobić wszystko, żeby braterstwo międzyludzkie było czymś, co nas będzie łączyć i identyfikować jako chrześcijan. Przepraszam. Także sądzę, że te trzy wątki, oprócz oczywiście jeszcze kilku innych, o których mógłbym tu jeszcze sporo mówić, wydaje mi się, że są dosyć kluczowe i ważne i odzwierciedlają zarówno postać Franciszka charakterystyczną w tym pontyfikacie, jak i są też bardzo mocno i znakomicie komentowane przez ojca Kijasa w tej publikacji. Dziękuję bardzo księdzu rzecznikowi. Teraz oddajmy głos wreszcie autorowi, czyli księdzu profesorowi Kijasowi. Ksiądz rzecznik wskazał na te trzy kluczowe elementy pontyfikatu, wynikające również z tychże dokumentów. Chciałam ojca zapytać, czy ojciec wskazałby jeszcze inne, kolejne, czy może jakąś główną, jedną myśl przewodnią tych wszystkich dokumentów, które oczywiście odzwierciedlenie mają w praktyce pontyfikatu. Jakie jest to duchowe dziedzictwo papieża po 10 latach, bo taki jest tytuł, dziedzictwo papieża Franciszka. Tak, bardzo dziękuję za obecność, za tę możliwość spotkania, rozmawiania, przecień dziesięciolecia pontyfikatu papieża Franciszka na temat jego dziedzictwa. Jak wspomnę, to jest tylko komentarz czy rozmowy w oparciu o jego dokumenty, które wyszły pod jego pióra, noszą jego podpis. Nie odnosimy się tutaj do innych kwestii, które dokonały się w tym dziesięcioleciu w życiu Kościoła czy świata. Bardzo dziękuję zarówno wydawcom tej pozycji, ojcu Andrzejowi i ojcu Piotrowi, nieobecnemu, ale w jego imieniu ojcu Markowi. Bardzo dziękuję, bo teraz chyba znalezienie wydawcy, który jest gotów wydać taką poważną rzecz, nie należy do częstych. To jest to rzecz dość i kosztowna, i pracochłonna. Bardzo dziękuję ojcu Leszkowi za te trzy wątki tematyczne, które pojawiają się w pontyfikacie papieża Franciszka. Ja się też z nimi zgadzam. Pani pyta, jaki jest ewentualnie punkt centralny. Tak myśląc, że chyba takim tematem, który wiąże wszystkie te dokumenty i te trzy wątki tematyczne, to jest tytuł dokumentu papieża Christus Vivit. Tak, myślę, że tym sercem pontyfikatu to jest Chrystus pośród nas.
Chrystus Vivit. To był dokument, adhortacja po spotkaniu młodych, czyli po synodzie dotyczącym młodzieży. I myślę, że chyba wokół tematu można omawiać, czy wokół tego tematu koncentrują się inne tematy papieża Franciszka. Mówimy o wierze, mówimy o Kościele, o miłosierdziu, mówimy o środowisku naturalnym i sposobie odczytywania tego środowiska naturalnego, czy naszym sposobie bycia w środowisku naturalnym, ponieważ nie możemy się od niego uwolnić, czy z nim pożegnać. Mówimy również o braterstwie. Dlaczego? Bo Chrystus żyje. On żyje i On do tego nas zobowiązuje. On pomaga nam w tych działaniach. Pomaga nam oczywiście na różne sposoby, swoją mądrością, ale przede wszystkim swoją łaską i swoim przebaczeniem i swoim miłosierdziem. Także to myślę, że to jest ta oś, wokół której grawitują pozostałe jego wątki tematyczne. A ponieważ ten dokument powstał w kontekście synodu młodych, więc Chrystus jest ciągle młody, nie? Ciągle kimś, kto potrafi zauroczyć, zafascynować, pociągnąć. Mimo że on ma długą historię, przynajmniej w Europie 2000 lat, on nadal jest Chrystusem młodym i dlatego może być propozycją dla wielu młodych. Także myślę, że ten temat bym ustawił jako temat przewodni. I wokół tego tematu, jak niczym koła koncentryczne, ustawiają się inne tematy, w zależności oczywiście, w jakim kontekście żyje Kościół, nie? Bo być może w środowisku europejskim wątek może być inny, być może załóżmy, że to jest Fratelli Tutti, widzący wagę migracji, to przemieszczanie się ludzi, różnych kultur, różnych konfesji, czy być może nawet bez konfesji, ale być może w środowiskach bardziej ubogich, czy Afryki, czy Azji, to będzie Chrystus ubogi, Chrystus miłosierny. Natomiast w całości tego świata to jest Chrystus, który żyje w środowisku naturalnym, które mamy strzec, nie tylko strzec, ale w jakiś sposób wchodzić w harmonię we współżyciu z tym, co gwarantuje nasze przeżycie, nas i tych, którzy przyjdą po nas. Dziękuję bardzo. Kiedy papież Franciszek będzie miał okazję przeczytać, zapoznać się z tymi komentarzami? Jest przygotowywane jakieś tłumaczenie na włoski albo inny język? Tak, ja może nawiążę do wcześniejszej informacji podanej przez ojca Leszka. Tak, faktycznie nie przypuszczałem, że będę miał okazję tyle pisać o papieżu Franciszku. Nigdy nie przypuszczałem. Spotkałem go po raz pierwszy w lutym roku 2010 w Buenos Aires podczas kapituły generalnej nadzwyczajnej. Został zaproszony z liturgią i z kazaniem. To było moje pierwsze spotkanie i nigdy nie przypuszczałem, że ja będę mógł zbliżyć się do niego. Byłem na placu Świętego Piotra, kiedy ogłaszano jego wybór i chyba, nie wiem, kilka dni po jego wyborze otrzymałem telefon z wydawnictwa jezuitów krakowskich WAM i dyrektor ówczesny prosił mnie, abym napisał coś o papieżu Franciszku. Oczywiście było to dla mnie wyzwanie, aczkolwiek bardzo mile przyjęte. Wtedy wiem, że chodziłem również do biblioteki Domu Generalnego Ojców Jezuitów, aby poznawać te teksty, które on publikował, czyli jego komentarze do ćwiczeń duchowych świętego Ignacego czy kazania. I wtedy powstała książka, której dałem tytuł Papież Franciszek i nasze marzenia o Kościele, i która ukazała się 3 miesiące po wyborze, więc bardzo, bardzo szybko. I pięknie się składa, że zaczynałem z jezuitami, po 10 lat kończę z franciszkanami i z redemptorystami, którzy mają ten dar przepowiadania. Nie? Także jak gdyby te trzy podmioty, myślę, że doskonale wkomponowują się również w te tematy, o których mówił ojciec Leszek. Nie? Zaczynamy od jezuitów, przez Franciszków, aż do świętego Alfonsa jako przepowiadającego. No, oczywiście nie wiem, czy to już jest koniec mojej przygody. Kiedy papież będzie czytał? Powiem szczerze, że byłem też zaskoczony, bo być może ile 2 miesiące temu ukazała się inna moja rzecz związana z 800-leciem regły franciszkańskiej, wydana również przez Bratni Zew, Regła i życie, do której wstęp napisał papież Franciszek. Byłem zaskoczony, kiedy ktoś przyniósł mi tekst wstępu papieża
Mówię, nie, to ja czy nie prosiłem, ale przyniesiono mi, bo otrzymał ten tekst. Byłem zaskoczony, mówię, nie, to chyba jest jakaś podróbka. Ale przysłali zdjęcie, jak papież podpisuje wstęp. Także tekst się ukazał ze wstępem papieża i ze wstępem generała. I cieszę się bardzo, że w roku jubileuszowym 800-lecia również ukazuje się ta książka papieża Franciszka. Kiedy przeczyta? Ja myślę, że ponieważ język polski jest językiem światowym, więc na pewno papież również rozumie po polsku. A gdyby nie, to ja wtedy będę mu tłumaczył tak vis-a-vis. Usiądziemy razem obok siebie i będę mu tłumaczył. Oczywiście, kiedy ja się oddalę, to wtedy myślę, że tekst po włosku już jest przetłumaczony, więc on sam będzie czytał. Nie wiem, czy to będzie akurat lektura do poduszki, ale z pewnością będzie to tekst dla niego, myślę, że w jakimś sensie też inspirujący. Dlaczego? Powiem szczerze, że pomysł tego wywiadu wyszedł od ojca Piotra. Jestem mu bardzo za to wdzięczny, bo zawsze ktoś ma większą inteligencję od pozostałych, więc ojciec Piotr miał inteligencję, żeby z taką inicjatywą wyjść. Ale tak, w tym świecie współczesnym my doskonale wiemy, że dokumenty zazwyczaj żyją miesiąc po ich publikacji. Może ciut więcej, załóżmy 5 tygodni. I potem oczywiście są przysypane przez inne informacje, które spływają z różnych stron, ważniejsze czy mniej ważne, w zależności od ilości kliknięć, pojawiają się na pierwszym miejscu czy na drugim miejscu. I wydawało mi się to ważne, żeby po 10 latach wrócić do pewnych myśli, bo one stanowią pewien dorobek naszej wiary. Nie? Oczywiście ustami papieża, ale jest to dorobek naszej wiary. To jest dorobek nas wierzących w Chrystusa, żyjących w Kościele, ale nie tylko. Więc żeby temu wartkiemu nurtowi przepływu informacji, która dziś jest, jutro umiera, a pojutrze już w ogóle rozsypuje się w próżni, żeby nadać pewną stałość, bo to, co jest piękne, wierzę, że ona jest stała, nie? Że ona nie spływa nurtem Wisły do Zatoki Gdańskiej, ale ona nawadnia umysły, nawadnia dusze, rodzi jakieś pomysły, przetwarza się w konkretne inicjatywy i daje jakieś poczucie pewności mimo wartkiego nurtu swoich tekstów. Dlatego było to dla mnie ważne, aby po 10 latach spojrzeć, czy będą chętni do czytania tej książki. Nie wiem, każdy autor chciał, żeby przynajmniej jeden ktoś z lektorów przeczytał ją, bo wziął do ręki. Ona też waży. Ja rozumiem, że jesteśmy ciągle w drodze. Bogu dzięki, że często przemieszczamy się samochodem, więc nie musimy jej dźwigać, bo samochód udźwignie. Ale tak, myślę, że warto. I to, co jest też piękne, za co jestem wdzięczny wydawnictwom, że na końcu zamieszczono indeks rzeczowy. To jest klucz. To jest klucz do odszukiwania wielu tematów, które być może w takim dialogu umknęły, ponieważ tu nie ma ani wstępów, ani podpunktów, ani mini punktów, ani obok punktów, ale jest indeks rzeczowy, który pozwala mi się odnaleźć. Bo można to czytać jako powieść. No, powieść. Tysiące jednej nocy, bo on w ciągu jednej nocy się nie przeczyta. Ale również można pójść bezpośrednio do tematu, który nas interesuje. Więc kończąc, myślę, że ja oczywiście jestem teraz w posłudze duszpasterskiej i do Rzymu będę wracał końcem marca. Nie chcę nadwyrężać programu Ojca Świętego podczas Wielkiego Tygodnia, ale z pewnością po Wielkanocy będę pukał do drzwi, aby mu opowiedzieć o tym, co tutaj było i co w książce jest. Serdecznie zapraszam teraz Państwa do zadawania pytań. Proszę bardzo, przedstawiajmy się. Które z tych dokumentów uznałby ojciec za sztandarowe? Właściwie jeden dokument, do którego będzie się wracać. I drugie pytanie, właśnie takie słowo klucz, które by odróżniało pontyfikat papieża Franciszka od jego poprzedników. Mam na myśli Benedykta XVI i Jana Pawła II. Znaczy, ogólnie przyjmuje się to wśród słuchaczy i czytelników papieża Franciszka, przyjmuje się, że dokumentem podstawowym
jak w przypadku Jana Pawła II był Redemptor Hominis, dla papieża Franciszka dokumentem podstawowym jest Evangelii Gaudium, czyli drugi dokument chronologicznie. Pierwszy był Lumen Fidei, Evangelii Gaudium jako dokument podstawowy, w którym zawarł podstawowe wątki tematyczne, które będą znaczyły, które znaczą jego pontyfikat. Jaki termin byłby tutaj już podstawowy? Ja bym może powiedział tenereca, nie? Czyli mówiąc po naszemu, taka czułość czy wrażliwość, czy jakiś rodzaj bliskości emocjonalnej. Myślę, że ten termin, nie wiem, czy ojciec Leszek, jako rzecznik prasowy episkopatu i znawca, jeszcze pracując w Radiu Watykańskim, będąc dyrektorem sekcji polskiej Radia Watykańskiego, czy by również ewentualnie przystał na moją propozycję, aczkolwiek jestem otwarty na inne też. Ale tak, myślę, że ten termin pojawia się bardzo często w jego tekstach, w jego wypowiedziach, szczególnie w wypowiedziach takich ad hoc, nie? Czyli nie redagowanych, ale wypowiadanych gdyby poza kartką, nie? Bezpośrednio do odbiorcy. Proszę bardzo. Pytanie. Zapraszamy. Pewnie będą po spotkaniu indywidualne rozmowy i nagrania, więc jeśli nie ma pytania, chyba że ktoś z naszych gości, uczestników chciałby jeszcze zadać. W takim razie bardzo Państwu dziękuję i oczywiście serdecznie dziękuję przede wszystkim uczestnikom tego spotkania. Państwu serdecznie dziękuję, kolegom dziennikarzom, i zapraszam oczywiście do dalszych rozmów już indywidualnych. Dziękuję serdecznie. Tak, również bardzo dziękuję.